poniedziałek, 28 sierpnia. Anna Tabaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Legionella rozlewa się po Polsce i budzi coraz większe obawy. Przypadki zanotowano już w 4 województwach. Od jej pojawienia się na Podkarpaciu w całym kraju do szpitali trafiły 144 osoby. 11 osób zmarło. Specjaliści zapewniają jednak, że nie ma powodów do paniki. Łukasz Kądziołka. W kolejnych częściach kraju pojawiają się przypadki zakażenia. W województwie śląskim na razie u żadnego pacjenta nie stwierdzono bakterii, ale nie oznacza to, że jej nie ma. Atakuje nasz układ oddechowy poprzez wdychanie tej bakterii wraz z aerozolami wodnymi. Objawy są typowe dla infekcji układu oddechowego, gorączka, kaszel, w niektórych przypadkach bóle mięśni, ale również i jeżeli przebieg choroby jest niepomyślny, biegunka. Dlatego, żeby zdiagnozować u kogoś legionelozę, trzeba przeprowadzić badania pod kątem obecności bakterii. Jak podkreślają specjaliści, jej pałeczki są obecne w wielu miejscach, m.in. w stawach, jeziorach, rzekach oraz w systemach wodociągowych, ale nie oznacza to, że może dojść do zakażenia. Przede wszystkim choroba nie jest zaraźliwa i nie przenosi się z człowieka na człowieka. Kiedy jest zatem ona groźna dla człowieka? Wtedy, kiedy wytworzymy aerozol powietrzno-wodny poprzez chociażby perlatory zastosowane w naszych krajach, poprzez sitka prysznicowe czy natryskowe, głowice natryskowe, tam gdzie powietrze miesza się z wodą i jest legionelna, oddychając, wnika ona do naszych płuc i może stanowić przyczynę zachorowania. Choć o bakterii na razie w regionie cicho, to wiadomo, że niektóre placówki już przygotowują się do ewentualnego leczenia pacjentów z legionelozą, a sanepid dostał zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Będą wzmożone kontrole. Będziemy częściej pobierać wodę, analizować, czy aby na pewno ta sytuacja jest bezpieczna. Sanepid będzie badał wodę głównie w szpitalach, domach pomocy społecznej, przedszkolach i żłobkach, ponieważ to tam jest najwięcej osób, które mogą być najbardziej narażone na zakażenie. Odsłaniania nazwisk na listach Koalicji Obywatelskiej ciąg dalszy. Dzisiaj zaprezentowano radnych Sejmiku Śląskiego, którzy będą starali się zdobyć mandat poselski. Ich obecność na listach ma pomóc opozycji w zdobyciu jak największej liczby głosów. Łukasz Kądziołka. Z Sejmiku do Sejmu. Dzisiaj zaprezentowano kolejnych kandydatów na listach Koalicji Obywatelskiej. Jak przejmiemy władzę, a stanie się to już 15, przywrócimy silne regiony, silne samorządy. Ten cel nie będzie jednak łatwy do zrealizowania. Prawo i Sprawiedliwość z wyborów na wybory zdobywało coraz większe poparcie w regionie. Jedyną szansą dla Koalicji Obywatelskiej jest pójście pod rękę z innymi partiami. Ważne jest to, żeby umieć rozmawiać z każdym. Każde ugrupowanie, które kocha Polskę, które ma Polskę w sercach. Tak uważa czwórka na katowickiej liście koalicji. O swoje szanse na powrót do Sejmu powalczy Katarzyna Stachowicz, która już wie, że będzie chciała się tam zajmować programem dofinansowania in vitro, który udało się wprowadzić w województwie śląskim. To powinna być ustawa ogólnokrajowa. Teraz radzą sobie poszczególne samorządy z tak bardzo ważnym i tak delikatnym i wrażliwym tematem, jakim jest dofinansowanie tej metody in vitro, ponieważ pomagamy ludziom, którzy po prostu starają się i nie mogą mieć dzieci. Ona również zajęła czwartą pozycję na liście, ale w Sosnowcu, w okręgu numer 32. O wybory do Senatu opozycja się nie martwi, przynajmniej tak twierdzi, choć już pojawiły się pierwsze wątpliwości dotyczące kandydata Lewicy, która wystawiła Macieja Kopca. Wsparcie wszystkich sił opozycyjnych daje te mandaty senackie, a nie tylko zapis na papierze czy w porozumieniu. Myślę, że to są detale i tak naprawdę dzisiaj najważniejszy jest wynik wyborczy, wygranie wyborów, a współpracą zajmiemy się zaraz na drugi dzień. Wśród radnych Sejmiku Województwa Śląskiego na listach znaleźli się też Marta Salwierak, Marek Gzik, Grzegorz Wolnik, Alina Bednarz, Mirosław Mazur i Iwona Jelonek. Kandydatem KO do Senatu w Jastrzębiu-Zdroju będzie Henryk Siedlaczek. 250 tysięcy dolarów to kwota, za którą uda się odrestaurować część żydowskich cmentarzy w Cieszynie. Na terenie dwóch Kilkutów znajduje się ponad 3000 nagrobków. Hojnym darczyńcą okazał się Richard Pipes, amerykański historyk, były doradca prezydenta Reagana. Naukowiec uwzględnił cmentarze w swoim testamencie. Do Cieszyna trafi 5% jego majątku. Pipes był profesorem Uniwersytetu Harvarda. Urodził się w Cieszynie w 1923 roku. Fatima Orlińska.
Władze miasta poinformował syn Richarda Pipesa. W swoim testamencie jego rodzice zapisali Cieszynowi 5% swojego majątku z przeznaczeniem na zadbanie o żydowskie cmentarze. W przeliczeniu na złotówki może być to nawet ponad 1 000 000 zł. O tym, kiedy będą mogły ruszyć pierwsze prace i na co dokładnie pieniądze zostaną przeznaczone, miasto zadecyduje wspólnie z gminą wyznaniową żydowską w Bielsku Białej. Myślę, że będziemy nad tym jeszcze dyskutować, przygotujemy taką wstępną wycenę. Na pewno to nie będą środki wystarczające do tego, żeby zabezpieczyć ten teren i żeby odbudować choćby ten budynek, który tam niszczeje w tym miejscu, ale myślę, że pozwoli nam to na pewno na zachowanie w części przynajmniej tych nagrobków, które ulegają destrukcji z biegiem czasu. A jest to miejsce, które często odwiedzają nasi turyści, też wędrując, mimo że nie jest to samo centrum Cieszyna. Darowizna przekazana w spadku Cieszynowi przez małżeństwo Pipesów świadczy o tym, że urodzony w mieście nad Olzą historyk do końca pamiętał o miejscu, z którego pochodził. W 1994 roku nadano mu tytuł honorowego obywatela Cieszyna. Jego rodzina słynęła z fabryki czekolady. Był doradcą Rady Bezpieczeństwa Narodowego za rządów prezydenta Ronalda Reagana. Ostatni raz odwiedził rodzime miasto w 2014 roku, 4 lata przed śmiercią. Takie głupstwo pamiętam, że matka mi dała piękny taki sandwich z ogórkami. Ja wyszłem na ulicę przy naszym domu, na Michejdy 2 i te ogórki mi spadły. Ja zacząłem beczyć. Pamiętam, że poszłem z kolegami do sklepu z czekoladą i kupiłem wszystkim czekoladki. Powiedziałem, kiedy sprawdźnik chciał zapłacić, żeby zapłacił, powiedziałem, ojciec, tatoś zapłaci. Rodzice mi powiedzieli, ja tego nie pamiętam, że kiedy byli w jakiejś kawiarni, ja chodziłem, znudziło mi się siedzieć, zachodziłem po różnych tak stołach i ktoś mi się zapytał po niemiecku, werbistu, kim ty jesteś? Ja powiedziałem, ein Jude, Żyd. Pod koniec lipca tego roku zmarła żona Richarda Pipesa, po śmierci której rodzina odczytała pozostawiony przez małżonków testament. To tam odnaleziono zapis, że Cieszyn otrzyma 5% ich majątku. Według władz miasta w pierwszej kolejności trzeba zabezpieczyć teren cmentarzy żydowskich, tak by nie padały ofiarą wandalizmu. Bytom pomaga w zamianie mieszkań. Mieszkańcy, którzy chcieliby zamienić swoje lokum, na ogół zamieszczali informacje w internecie. Teraz miasto uruchomiło specjalną bazę. Jest tam już ponad 100 ogłoszeń. To nowa usługa, która ma usprawnić proces zamiany. Paweł Jędrusik. Na pierwszy rzut oka internetowa baza wygląda jak serwis z ogłoszeniami. Podany jest metraż, lokalizacja czy sposób ogrzewania. Poniżej w ogłoszeniu można znaleźć informację, jaka zamiana interesuje osobę, która dodała ogłoszenie. Mieszkańcom taki pomysł się podoba. Dobry. Dlaczego? No to zawsze można zobaczyć, może ktoś większy na mniejsze pasuje, czy odwrotnie. Może tak być. No oczywiście, że tak. Pewno. Ludzie, co nie mają pieniążków tego, to chętnie się zaminą na mniejsze czy tam na większe. Nie? A chętnych nie brakuje, bo mimo że serwis został uruchomiony pod koniec ubiegłego tygodnia, to jest już w nim ponad 100 ogłoszeń. Do tej pory osoby, które chciały inne mieszkanie, zgłaszały się bezpośrednio do bytomskich mieszkań lub urzędu miejskiego. Taka sytuacja ma miejsce kilkadziesiąt razy w ciągu roku. To są mieszkańcy, którzy chcieliby zmienić mieszkanie większe na mniejsze bądź mniejsze na większe wtedy, kiedy rodzina się powiększa, a większe na mniejsze wtedy, kiedy na przykład jest to osoba samotna i nie jest w stanie utrzymać 100-metrowego mieszkania. Zdarza się też to, że mieszkańcy chcieliby zmienić lokalizację, dzielnicę, w której znajduje się ten lokal, na przykład ze Śródmieścia na Rozbark albo inną dzielnicę. Teraz zamiany prowadzone są pomiędzy osobami, które mają lokale w zasobie gminnym, ale także pomiędzy tymi, którzy mają lokale innych dysponentów, na przykład SRK. Zdarzają się również zamiany pomiędzy miastami, na przykład Rudą Śląską czy Chorzowem. Jeśli dobierze się dwóch kontrahentów, którzy chcą nawzajem zamienić się swoimi mieszkaniami, wówczas składają w bytomskich mieszkaniach wniosek o wzajemną zamianę. My sprawdzamy, weryfikujemy pod kątem spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa miejscowego i przy pozytywnej decyzji, zgodzie na zamianę, sporządzamy po prostu umowę najmu na zamianę tych lokali. I choć to bank, to w tym przypadku nie można powiedzieć, że zamianę ma się jak w banku, bo dodanie samego ogłoszenia to nie wszystko. Trzeba poczekać, aż zgłosi się chętna osoba.
Mamy ostatni tydzień wakacji. Czy się to komuś podoba, czy nie? Czas pomyśleć o szkole. W Katowicach jest taka, jedyna w Polsce. Nie ma tu klas, ocen, dzwonków ani dziennika. Nie oznacza to jednak, że dzieci się nie uczą. Jak wygląda szkoła socjokratyczna? Sprawdzała Fatima Arlińska. Do rozpoczęcia roku szkolnego, tego tradycyjnego, pozostał jeszcze tydzień. Są jednak tacy, którzy do szkoły już wrócili. Uczniowie niepublicznej podstawowej szkoły socjokratycznej w Katowicach swoje wakacje zakończyli końcem lipca. Placówka prowadzona jest w domu prywatnym, gdzie edukacja daleka jest od tej najbardziej powszechnej. Uczniowie nie są objęci systemem w tradycyjnym rozumieniu, a przyswajanie wiedzy w niekonwencjonalnych warunkach to dla nich frajda. Podoba mi się. Fajne jest to, że mamy swobodę takich... No można robić różne rzeczy, można wybrać sobie, co chcesz robić. Możesz zrobić dużo fajnych rzeczy, które na pewno... Myślę, że raczej szkoła systemowa, ale nigdy nie byłem, to nie wiem, czy mogę powiedzieć, że na pewno, ale raczej byś nie zrobił. Dzieci uczęszczające do szkoły socjokratycznej są w trybie nauczania domowego, a obecność w niej jest tego uzupełnieniem. Nie ma tam sztywnych zasad czy planu zajęć, ale chaos tam nie panuje. Tamtejsi edukatorzy posiadający pedagogiczne wykształcenie mają przypisane zadania. Ale to przede wszystkim dzieci przyczyniają się do tego, co robią i jak się uczą. W szkole nie mamy ocen, nie mamy dzwonków, nie mamy klasówek, nie mamy wszystkich takich konwencjonalnych metod systemowej edukacji. Natomiast bardziej uczymy się poprzez poznawanie, poprzez eksplorację, poprzez po prostu bycie z dziećmi. Wierzymy w jakiś naturalny proces edukacyjny, który się po prostu zadziewa, odbywa. Matematyka to na przykład programowanie czy szacowanie, przyroda to wyjście do lasu. Każdy jednak semestr musi zakończyć się egzaminem w szkole macierzystej, pod którą uczeń podlega. Inspiracją do powstania szkoły socjokratycznej, pierwszej takiej w Polsce, była szkoła w Wielkiej Brytanii. Rodzice, którzy zdecydowali się na takie wsparcie rozwoju dziecka, nie zgadzają się z tradycyjnymi metodami nauczania oraz chcą, aby ich dziecko i oni sami mieli wspólny głos w edukacji. Systemowa edukacja nie spełnia moich oczekiwań. Nie chcę, żeby ktoś nakazywał coś mojemu dziecku, zmuszał je do bezproduktywnego nauczenia się czegoś na pamięć. Chciałbym, żeby moje dziecko było aktywnym poszukiwaczem, odważnym kreatorem rzeczywistości. Uczniowie czują się tam swobodnie, a wszyscy mówią do siebie po imieniu. Szkoła aktualnie ma w swoich strukturach 19 podopiecznych. W Katowicach będzie można wspólnie uprawiać sport z mistrzem olimpijskim w chodzie Dawidem Tomalą. W najbliższą niedzielę odbędzie się mocna piątka by Dawid Tomala. Mimo że impreza jest pod szyldem mistrza olimpijskiego, nie powinniśmy mieć żadnych sportowych kompleksów. Jest skierowana do amatorów i początkujących i każdy jest mile widziany. Paweł Jędrusik. Tylko, a dla niektórych może i aż 5 kilometrów, tyle do pokonania będzie w niedzielę 3 września w Katowicach, ale będzie można sobie wybrać sposób, w jaki chce się taki dystans zaliczyć. Będzie na początku bieg rozgrywany na 5 kilometrów, następnie Nordic Walking również na dystansie 5 kilometrów, no i podsumowaniem tego wszystkiego będzie chód zawodowych sportowców na dystansie 5 kilometrów, z tym, że będziemy podzieleni w ten sposób, że kobieta i mężczyzna, każdy z nas będzie pokonywał jedno okrążenie, po czym będziemy się zmieniać. Właśnie po to, aby nawiązać już do przyszłorocznych igrzysk, gdzie w miksie będziemy startowali. Trasa imprezy będzie przebiegała przez ulicę Dworcową, Mieleckiego, Staromiejską oraz Dyrekcyjną. Różne dyscypliny, oczywiście na pierwszym miejscu chodziarze, ale też i nordic walking i biegać będzie można. I normalnie też spacerować będzie można, wszystko w duchu sportowym, ale zawsze z tym elementem rekreacji i wspaniałej zabawy. Sama nazwa, mocna piątka by Dawid Tomala, świadczy o tym, że te 5 km to nawet bez większego przygotowania, no, przespacerować każdy, myślę, potrafi, nie będzie to wielkim problemem. Ja sam po zerwaniu więzadeł krzyżowych się odważę, więc myślę, że nawet z kontuzją można to przejść. Zapisy do wydarzenia cały czas trwają. Osoby do 15 roku życia będą mogły wystartować w biegu dla juniorów za darmo. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.